Panie Marszałek, Wysoki Sejmie, zawsze jest dobry czas, naprawdę, dlatego warto powiedzieć opinii publicznej, że w uchwale, którą przyjmiemy jako polski Sejm, będzie sporo rzeczy słusznych, z którymi się zgadzamy, być może przyjmiemy ją przez aklamację, oby tak było, natomiast będą też pewne istotne braki, a mianowicie okazało się, że nie ma w tej Izbie konsensusu, żeby potępić kult sprawców. Ktoś tutaj się boi wyartykułować oczekiwania polskiej strony, że chcemy, żeby nasi partnerzy z sąsiadującej z nami Ukrainy przestali przedstawiać jako bohaterów ludzi, którzy odpowiadają za bestialskie wymordowanie ponad 100 tysięcy ludności cywilnej, bezbronnej. To się powinno znaleźć w uchwale Sejmu. To nie powinno być przemilczane. To nie może być dla nas temat tabu. Konfederacja także jako swój wkład do tej debaty wnosi projekt traktatu polsko-ukraińskiego, który da podstawę do pracy poszukiwawczej IPN na Ukrainie, do ścigania sprawców, ale też do upamiętnienia tych sprawiedliwych Ukraińców, którzy Polakom pomagali, ostrzegali i ratowali. To również powinno być uregulowane na poziomie międzynarodowym między naszymi państwami. Dziś ten projekt został przekazany pani minister Paprockiej, reprezentującej tutaj w Izbie pana prezydenta Andrzeja Dudę. Oczekujemy zajęcia się tymi propozycjami i wprowadzenia ich jako punkt do dialogu polsko-ukraińskiego.